Przepraszam, możecie się na chwilę zatrzymać i mi pomóc? A co chodzi? No więc tak się złożyło, że sporo czasu szlajałam się po Delcie Rzecznej. Gdy zjawiła się armia Odyna, prysnęłam stamtąd szybciej niż Tacelwurm z podpalonym zadkiem. Z tego wszystkiego zostawiłam tam kilka niezbędnych rzeczy. Jakich rzeczy? No, tak właściwie to jedną. Kulę. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby się znalazł. Jaką kulę? A jeśli przyniesiesz mi jakieś stare, cudnie zardzewiałe fragmenty mojego pancerza, będę mogła wyczarować z nich coś specjalnego tylko dla ciebie. Co to za kula? Przynieś ją do mnie, a rozbłysnę ze szczęścia jak promyczek. O, i pamiętaj, żeby wypatrywać mojego starego pancerza. Naprawię go dla ciebie za darmo. Jak myślisz, jakiej to kuli mamy szukać, bracie? Nie mam pojęcia. Spójrz, tam. Dobrze, teraz możemy popłynąć dalej. Może naprawimy stare błędy. Jaką sprawę chcesz dokończyć? Zostawiłam coś. Przy wodospadzie. W miejscu zaślubin? Dlaczego miałabyś chcieć tam wrócić? Żeby uwolnić się od więzów małżeństwa. I ja z gardy. Wydaje mi się, że już dawno je zerwałaś. Nie do końca. Jeszcze nie. Prowadź. Mój lud osiadł przy tej rzece wieki temu. Całe tysiące podążały nią podczas pielgrzymki do ołtarza czci. A potem zjawili się Asowie. Oto, co się ostało. Zbóje, no jasne. Go!
Cierpliwość jest cnotą. O co chodzi? Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Czekam na Freję, wielką uzdrowicielkę. Jestem tu. Freja mnie uzdrowi. Jestem jej wierną służką. Na pewno nie opuści mnie w potrzebie. Jestem Freja. Czego ci trzeba? Tylko ona może mnie wyleczyć. Mangoldem, błotniakiem i ziarnkowcem. Musimy jej pomóc. Domaga się leku, a nie żyje. Jest uwięziona. Nie wie o własnej śmierci. Jeśli przyniesiemy jej, czego chce, pójdzie dalej. Jesteś pewna? Nie zamierzam stać bezczynnie. Potrzebuję Mangoldu, błotniaka i ziarnkowca. Poszukajmy ich. Świetnie. Co to takiego? Jak prosiłeś? Pieśń Niksy. Bądźmy czujni. Uwaga, za tobą! Bądź czujny, Kratosie! Nie. Był taki czas, że pamiętałam twarze wszystkich swoich wyznawców, ale... Bogowie żyją chyba nazbyt długo. Też tak myślałem. Dobrze. Potrzebuję jeszcze tylko jednego składnika. I co dalej? Będę działać. Przeczytałeś coś ciekawego? Może się przydać. Look!
dobry pomysł. No, udało się. Mam wszystko, czego trzeba. Wróćmy do chorej zjawy. Potrafisz leczyć zmarły? Obiecałem troszczyć się o swój lud. Nawet jej nie pamiętasz. Ani ona ciebie. No i? Wracajmy już do zjawy. Zebraliśmy składniki. Czy to możliwe? Czuję, jak wracają mi siły życiowe. Czuję Freję. Jestem tu. Wiedziałam, że wrócisz. Mimo, że inni przeklinali twoje imię. Dziękuję. Ale pora odpocząć. Zasłużyłaś na to. Dziękuję, moja pani. To prawda. Jestem zmęczona. Możemy już iść? Tak. Znalazłeś już kulę? Ten herb jest mój. Dobrze, że umiesz czytać runy.
Mogę wykuć nowe przedmioty. Zdaje mi się, że ci się przydadzą. Do dzieła! Jakieś sprawy, zanim dasz w długą? Zbrzeszna rzeka. O co chodzi? Zginęłam, a wy mi pomożecie. Oczywiście, Gunhildo.
Czego ci trzeba? Gdy przybyli Einharierzy, musieliśmy jakoś stawić opór. Zaproponowałam magię serię. Rozumiem twoją desperację, ale to niezbyt rozsądne. To prawda. Na szczęście zamordowano mnie, zanim mój umysł wypaczył się jak ich umysły. Uwolnijcie ich. Oczywiście. Magia Sejdr wypacza wszystko bez litości. Te biedne dusze są w agonii. Więc przyniesiemy im śmierć. Dusze moich druhów wciąż są spaczone, prawda? Dajcie im umrzeć i spocząć. To jak możemy się tam dostać? Przeszkadzają nam te pnącza. Chyba możemy stąd spalić pnącza. To był dobry pomysł. Fragment pancerza ze znakiem Lundy. Niestety zniszczony. Poza tym to piękna rzecz. Ty go zostawiła? Podejrzewasz ją o coś, bracie? Gdyby ta kula była dla niej taka ważna, nie wypuściłaby jej z rąk. Ha, możliwe. Tam muszą być sługi Sejdr. Lepiej poszukajmy innej drogi.
już krew i cierpienie. To jak się czujesz po powrocie? Jakbym wcale nie wróciła. Wszystko się zmieniło. Jestem tu kimś obcym. Znam to uczucie. Pojawiło się runiczne słowo. Widzisz? Megim. Teraz już dotrzemy na miejsce ślubu. Im bliżej jesteśmy, tym większy czuję ucisk w piersi. Na pewno chcesz to zrobić? Konfrontacja z przeszłością ma swoją cenę. Nie mam wyjścia. Już za długo żyję z tym bólem. Może nie uwierzysz, ale byliśmy szczęśliwi. Przez chwilę łudziłam się, że pokój będzie wieczny. Może to był mój błąd. Chciałam jedynie ochronić bliskich. Nie masz się czego wstydzić. Mimo wszystko zawiodłam. Te znaki. W pobliżu są sługi Seidr. Kula lądy. Uważaj. Nie wiemy, jaką ma moc. Naprawdę sądzisz, że wysłałaby nas po nią, gdyby miała nas ukatrupić? Zanieśmy jej to i już. Coś dla mnie masz, zgadza się? Lundo. Dobra, czas na interesy. Proszę. O, dziękuję ci, ty mój kochanieńki. Helka tęskniła za swoją piłeczką normalnie przez całą zimę.
uwielbia ją. Co? A teraz, jeśli przyniesiesz pozostałe kawałki mojego pancerza, naprawię ci je i to za friko. Ja albo inny krasnolud. Uznałam, że nie odzyskasz mojej kuli, jeśli to powiem. Wybacz. Dobrze, że byłeś ostrożny, bracie. Milcz. On ma rację, Mimi, że trochę szacunku. Przez tę zabawkę mogliśmy wszyscy zginąć. Mało brakowało. Nie śmiać się. Kiedy to takie trudne, bracie? Spróbuj. Dobrze, dobrze. Czego ci trzeba? No to o czym to ja jeszcze chciałem? Doceniam to. Dusze moich druhów wciąż są spaczone, prawda? Dajcie im umrzeć i spocząć. Tak.